Dzień dobry Państwu. Obiecany poradnik, jak powiedziałem, tak jest. Mark Settings dzisiaj sobie omówimy. Przy okazji Wam powiem parę rzeczy, bo wiem, że miał być poradnik z podstaw obrony, ale powiedziałem, że po PGA nakręcę Mark Settings, więc najpierw będzie Mark Settings, i czyli to będzie taki trochę bardziej zaawansowany poradnik, jeśli chodzi o obronę, a później zrobię poradnik o podstawach dla tych, co dopiero zaczynają z PS-em. Wiem, że to trochę taka odwrotna kolejność, ale wydaje mi się, że Mark Settings to jest temat, którym jesteście zainteresowani, bo mnie cały czas o to pytacie. I od razu mówię na wstępie, to jest metoda, która jest ciekawa, jeśli chodzi o obronę, ale nie każdemu podejdzie, bo wiem, że na przykład, no niektórzy, oczywiście już wszyscy o tym wiedzą, tam, co grają na turniejach, a nie wszyscy z tego korzystają, bo nie każdemu pasuje ta metoda z kryciem. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Bierzemy sobie, bo będę Wam pokazywał to na przykładzie różnych formacji. Weźmy sobie na przykład na start przeciwko sobie Barcelonę, która ma ustawienie 4-3-3, przynajmniej powinna mieć. Zobaczmy. Tak jest. I Mark Settings to jest tak zwane indywidualne krycie. Widzicie, tutaj wchodzimy w Preset Tactics. Mamy na dole samym Mark Settings i tutaj możemy przydzielać zawodnikom, pokażę zaraz jak, czyli klikamy X na jednego i dajemy, którego zawodnika on ma kryć. Na przykład teraz dałem, że Majca Nils ma się trzymać cały czas blisko Ansu Fatiego. I teraz tak, jak to działa w rzeczywistości? Nie będę odpalał gameplayu, bo sami jak zaczniecie grać, to zobaczycie, o co chodzi, ale... Jeżeli ja przypiszę takiego Maitlanda do Ansu Fatiego, to będzie powodowało, że ten Maitland w obronie, bo w ataku będzie się zachowywał jak normalny prawoobrońca, czasem tam będzie do przodu wybiegał i tak dalej, ale w obronie będzie biegł od razu do Ansu Fatiego, niezależnie od tego, gdzie Ansu Fati jest na boisku. Będzie biegł po prostu i starał się cały czas blisko niego trzymać. I... To powoduje, że praktycznie jak gramy, to żaden gościu nie zostaje bez krycia, wiecie, o co chodzi, bo ma przypisanych do siebie ludzi. Ale to ma ze sobą, jakby wiąże konsekwencje pewne, już mówię, o co chodzi. Jeżeli przypiszemy sobie na przykład tych dwóch środkowych gości do Griezmana, to oznacza, że i David Luiz, i Sokratis, bo mogę sobie równie dobrze całą drużynę przypisać do Griezmana, będą wszyscy biegać za Griezmanem, a nie, maksymalnie trzech, a dobra, to nawet nie widziałem, nie, bo ja nigdy więcej niż dwóch gości nie daję, od razu mówię. Jeżeli przypiszemy tych dwóch obrońców do naszego napastnika, znaczy do napastnika przeciwnika, to spowoduje, że na przykład, jeżeli taki Majcan nie jest, poleci do przodu, gdzieś tam, i... Ansu Fati i pójdzie kontra i Ansu Fati będzie biegł lewym skrzydłem i tego Maitlanda Nilsa tam nie będzie, to Sokratis i Luiz, na przykład Griezmann będzie biegł prawym skrzydłem, bo zrobi miejsce Ansu Fatiemu, a Ansu Fati będzie miał wolną przestrzeń na lewym, to i Sokratis i David Luiz sami z siebie, żaden nie podbiegnie do Ansu Fatiego, zostawią mu wolne pole, będą biegli za Griezmannem nieważne co, więc musimy się wtedy szybko zmieniać na zawodników i tak nie mamy gwarancji, że zdążymy do Ansu Fatiego, więc dlatego mówię, że to wiąże z sobą pewne konsekwencje, że jeżeli nam zabraknie tego obrońcy, który ma indywidualne krycie, to nam się troszkę ustawienie rozwali. I ja już mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo ustawiamy ten Mark Settings w zależności od tego, jaka jest formacja u przeciwnika. Co mam na myśli? Po pierwsze, jeżeli widzimy, że koleś gra skrzydłami, zresztą generalnie, jak zobaczycie, jak ja gram w Minecrafcie, zawsze, nieważne kogo tu mam, gram na dwóch cebeków. Dlaczego? Na bokach, czyli w sumie na czterech. Dlaczego? Ponieważ to powoduje, że te łosie nie będą mi nigdzie tutaj wybiegać do przodu. Bo szkoda mi defensivus używać na nich, na advanced settings. I będą się trzymać tutaj obrońcy wszyscy z tyłu. I nie będzie takiej sytuacji, o której przed chwilą pisałem, że Ansu Fati wychodzi z kontrą i ja tutaj nikogo nie mam z tej prawej strony. Albo na przykład wychodzi mi z kontrą, kogo oni tam mają. Tego Carlesa teraz, tak? Po drugiej stronie. I Kolasinac sobie pobiegł do przodu, no i ja teraz na przykład mam Davida Luiza przypisanego do Griezmana i jest lipa. Z tym, że... To nie jest takie
oczywiste. To nie działa tak, że na przykład ja przypiszę Dawida Luiza i Sokratisa do Griezmana i biedny Griezmann teraz nie ma co zrobić, bo we dwójkę oni biegają i tam nie powiem co mu robią. To tak nie działa, bo to, że oni biegają blisko niego, powoduje, że bardzo fajnie odcinają podania takie zwykłe, że na przykład jak chcecie zagrać długą piłkę po ziemi do Griezmana, to będzie ciężko, bo tam będą stali we dwójkę ci goście, albo jeden na przykład jak przypiszemy go przy nim i będą go kryli. Ale na przykład, jeżeli Griezmann będzie miał, jeżeli to będzie na przykład Suarez albo jakiś szybszy koleś, który ma goal poachera, wiecie, czyli łamie linię spalonego, to to jest niebezpieczeństwo. Jeżeli w ogóle jest jakiś szybki koleś z przodu, to jest niebezpieczeństwo, że on po prostu zwije za plecy tym obrońcą i dostanie jeden trójkąt i jak macie taki Dawida, Luiza i Sokratisa, to nie dogonicie już go, nie? No bo poszedł za plecami. Przy okazji powiem, nie mam kamerki, bo chcę, żebyście wszystko dokładnie widzieli na tym poradniku. Dlatego trzeba uważać, komu się to przypisuje. Ja wam powiem, jaką ja metodę stosuję i wydaje mi się, że ona jest fajna, ale od razu też później powiem, co zrobić w sytuacjach, jeśli nam to nie będzie działać i jak obejść ten mark settings. To będzie trochę, znaczy to będzie taki poradnik, postaram się wam wszystko powiedzieć na temat tego, co ja wiem, jeśli chodzi o mark settings. Zatem, jeżeli mamy ustawienie takie jak tutaj, ja obowiązkowo zawsze jak są skrzydła, daję dwóch bocznych obrońców do naszych skrzydłowych tutaj. Żeby było to ustawienie, żeby wiecie, żeby oni mieli tego swojego przydzielonego. Jeśli idzie środkowych, ja miałem wcześniej problem z tym, co zrobić z tym środkowym napastnikiem, bo to mi trochę przeszkadzało, że on tutaj jest jeszcze szybki i za bardzo nie wiem jak z tym zrobić, bo co jeśli na przykład, aha, bo jeszcze są takie sytuacje, że na przykład przypiszę Dawida Luiza i Sokratisa do Griezmana, a taki De Jong na przykład minie mi środek pola i będzie biegł w kierunku naszej bramki i Griezmann też będzie biegł tylko przed nim, wiecie o co chodzi, że De Jong jest z piłką i zbliża się do pola karnego, a David Luiz i Sokratis biegną za Griezmannem, czyli De Jong ma otwarte pole i my musimy później takim Davidem Luizem wybiec do przodu, co powoduje, że Griezmann zostaje sam z Sokratisem i wiecie, wtedy się dzieją dziwne rzeczy generalnie, bo Griezmann się urwie, albo De Jong jeszcze nam minie tego Davida Luiza, po prostu jest wielka dziura. Dlatego nie polecam przy takim ustawieniu, jak ktoś gra 4-3-3, zaznaczać tych obrońców, zostawić ich jako cebeków i niech oni się wymieniają. Raz ten kryje Griezmana automatycznie, żeby to się działo. Jak wiecie, ja gram formacją. Ja pokażę to na przykładzie formacji, którą ja gram. Oczywiście każdy może to sobie dostosować do tego, jaką gra formacją. W tym przypadku, o tu widzicie, już mam jakieś poustawiane, ale to skasuję od razu to. Żeby skasować, na to klikacie dwa razy po prostu i ten. I mamy taką sytuację, że mamy tutaj trzech środkowych pomocników i mamy trzech napastników. No to mówię, bocznych obrońców przypisujemy do skrzydłowych. I teraz tak, Torreira. Patrzymy sobie, kogo my tu mamy. De Jonga i Sergiego Roberto. No to kto nam może większe problemy w ofensywie sprawdzić? Ja myślę, że De Jong, więc defensywnego pomocnika przypisuję do De Jonga. Z drugiej strony mam Szakę, który jest CMF-em. Co i tutaj się rodzi odpowiedź na to, dlaczego gram z jednej strony CMF-em, ale to jest mój sposób i wiem, że nie każdemu on pasuje, ja po prostu mi się tak dobrze gra. I tego CMF-a przypisuję właśnie do tego CMF-a obok, bo on jako CMF nie będzie za bardzo do przodu wbiegał i też będzie w tej obronie. AMF-a zawsze daję do DMF-a, co powoduje, no bo ktoś pomyśli, a po co ten AMF, bo w sumie to on nie jest taki istotny, ale czasem są sytuacje, że ktoś na przykład rozgrywa piłkę, no i taki Pepe się wróci, pobiegnie, jak będzie się wracał z ataku, to pobiegnie od razu do tego Busquetsa i ktoś na przykład chce zagrać do tego Busquetsa i zabierze tą piłkę, pójdzie łatwa kontra nasza, będziemy mieli trzech gości w ataku. Czasem się dzieją takie rzeczy, warto tego AMF-a do DMF-a przypisać. No i zostaje nam Gendozi, bez niczego. I teraz tak, w zależności jakim ustawieniem gra przeciwnik. W takim ustawieniu to albo bym przypisał Gendoziego do De Jonga, bo trzeba brać pod uwagę, nieważne kto tu jest, no teraz jest Gendozi. U mnie on jest skrzydłowym, bo to też zależy, możecie na przykład grać dwoma skrzydłowymi. Trzeba brać pod uwagę to, jak daleko wasi zawodnicy będą szli do przodu. On jako skrzydłowy będzie się przemieszczał gdzieś tutaj w okolice pola karnego naszego przeciwnika, więc trzeba pamiętać, że zanim on wróci do obrony, to trochę minie, bo tu wszystko chodzi o to, żeby nie dostać kontry w plecy po prostu. I dlatego też ja Gendoziego przypisuję do De Jonga, bo wiem, że jest większa szansa, że jak on jako prawy pomocnik wróci do obrony, to wróci pokryć tego De Jonga, niż na przykład jakbym go przypisał tutaj do Ansu Fatiego. Ale na przykład z drugiej strony też,
gdyby mój przeciwnik grał inną formacją i na przykład tego CMF-a by to nie było, miałbym samego Szakę tutaj, to z racji, że on jest CMF-em i raczej będzie się trzymał z tyłu, mógłbym go już przypisać do skrzydłowego. Albo do jakiegoś AMF-a tutaj. Bo DMF-a też zazwyczaj przypisuję do AMF-a, jeśli tu jest. No akurat w tej formacji Barcelona nie ma. Więc, co jest kluczem? Trzeba brać pod uwagę to, jak nasi zawodnicy będą się poruszać po boisku, czyli czy będą bardziej szli do przodu, czy będą do tyłu. Jeżeli chcemy, żeby oni bardziej z tyłu zostawiali, no to zrobimy sobie test z tego RMF-a, CMF-a, no i mamy gwarancję, że on będzie gdzieś tu biegał sobie i można wtedy takiego Gendoziego przypisać na przykład do skrzydłowego, do kto tam gra, do Fatiego. Tu się też pojawia odpowiedź na pytanie, jak to jest, że na przykład ja gram z tym Sergio, ja podaję ten przykład, bo wydaje mi się, że on jest taki korony z tym Sergio Bibiką, który ma 1150 ratingu w McRabi. Ja go za każdym razem leję, wczoraj nas wywaliło niestety, jak pod koniec meczu, jak wygrywałem 4-2. On gra formacją, w której ma, pokażę wam, on gra czymś takim. A nie, przepraszam, jeszcze inaczej. On gra coś takiego. Pyk, pyk. Pewnie znacie tą formację. Sam środek, no mniej więcej coś takiego, wiecie o co chodzi. Sam środek, po prostu zagęszczony, w ogóle skrzydeł. I w tym przypadku, jeżeli my gramy tą naszą formacją i ktoś tak gra, to jeżeli poustawiamy sobie te mark settings naszych skrzydłowych na tych środkowych pomocników, to powoduje, że nasza drużyna, wracając do obrony, sama schodzi do środka, zagęszcza środek maksymalnie. I dlatego pan Sergio Bibica, na przykład w pierwszej połowie, ja oddałem 7 strzałów, on 0 na moją bramkę, bo on grając środkiem, tam był taki młyn, jeśli chodzi o moich zawodników, bo ja wszystkich moich pomocników, tego bocznego tutaj, zaraz wam pokażę, jeszcze raz załaduję, tego bocznego przypisałem do jednego z jego AMF-ów, znaczy inaczej, CMF-a do jednego z AMF-ów, DMF-a do jednego z AMF-ów, skrzydłowych przypisałem też do środkowych pomocników, bocznych obrońców przypisałem do środkowych napastników, bo to też wam pokażę zaraz, jaki ja mam sposób na bronienie się przed dwoma napastnikami. I po prostu to był taki młyn w środku, że on nic nie jest w stanie zrobić. I za każdym razem, jak ze mną gra, zresztą mi napisał ostatnio, że trudny jest ze mnie przeciwnik, nic nie może zrobić. Dobrze, żeby pokazać wam to na przykładzie innych formacji. Dobra, Barcelona ma 4-3-3. Jaka drużyna ma teraz? Jaka drużyna ma dwóch napastników? Niech ja pomyślę. Real też ma 4-3-3 raczej. Juve czasem nie ma? A, Juve też może mieć 4-3-3, ale zaraz. Sprawdźmy to, bo tutaj nie jestem pewien. Też 4-3-3, to mnie nie interesuje. Ja chcę wam pokazać, co jeśli na przykład ktoś gra na dwóch napastników. PSG też pewnie 4-3-3. Wszystkie kurde 4-3-3 mają. Ładnie. Szkoda. Ale... No nic, zaraz się zastanowię, kto tu gra. Co to za dziwne sygnały? Liverpool też na pewno 4-3-3. City gra 4-2-3-1 chyba. Manchester nawet nie wiem, zaraz zobaczymy. 4-2-3-1. Tą formacją rzadko kto teraz gra, więc nawet nie będę się rozwodził na ten temat, jak ją tu poustawiać. Tottenham też 4-2-3-1. No patrzcie, no nie mogę znaleźć teraz zespołu, który by grał. A Chelsea? Nikt nie gra diamentem? Patrzcie, to jest niemożliwe. Jaka bzdura. No będę patrzył po kolei zespoły, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żebym wam pokazał teraz, jak się bronić przed takimi, kurczę, dziadami, którzy grają dwoma napastnikami, a jak wiemy, teraz gra większość tym diamentem. No ale nie mam na kim po prostu. Olimpik? Patrzmy. Nie, też inne 4-3-3. Ra jasna. Czemu to tak wygląda? Może... Nie, Bayern też będzie miał 4-3-3, ale jeje. Teraz wam nie pokażę, no patrzcie, no nie wierzę po prostu. Napoli też ma 4-3-3. Wszystkie grają tym samym, no to jest niemożliwe. Co tu jest? Schalke może, kurczę, no nie wiem. No nie, czyli wszyscy mają 4-2-3-1 albo 4-3-3, no to nie wiem, teraz a Slavia Praha, swoją drogą, ostatnio Barca miała strasznego farta, że z nimi zremisowała. No patrzcie, no nie mogę znaleźć teraz, no mi naprawdę jest obojętne, jaki zespół, byle bym... O!
to już jest lepszy przykład. Dobra, powiedzmy 4-4-2, tak może być. I co w takiej sytuacji robimy? Znowu pokażę na przykładzie, albo nie. Pokażmy teraz na przykładzie, jeżeli załóżmy, że na przykład ja gram 4-4-3, to pewnie grałbym CMF-em, tu bym miał tego DMF-a trochę cofniętego, może bym miał trochę bliżej tych, załóżmy, że gram czymś takim. Tu oczywiście mam dwóch CB-ków. I teraz jak poustawiać mark settings w takim przypadku? Zastanówcie się, jak wy byście to zrobili, ja teraz wam pokażę, jak moim zdaniem powinno być to zrobione. Zatem, oczywiście widzimy tutaj, mamy skrzydłowych. No i ktoś powie, a dobra, przypiszę tu Maintenance Nice'a do skrzydłowego i Coraz Inacha też. No ale teraz, chwila, zostaje nam dwóch napastników i dwóch naszych obrońców. To nie jest korzystne dla nas, żeby zostawiać dwóch na dwóch. Zawsze lepiej mieć przewagę w obronie. Dlatego w takiej sytuacji ja tych skrzydłowych totalnie olewam. Zostawiam tutaj CB-ków tak jak są. Dlaczego? Ponieważ oni jako CB-ki też będą mogli wspomóc naszych środkowych obrońców. I tutaj przypisuję tylko tych naszych obrońców na mark settings, żeby oni kryli indywidualnie, plus robię jeszcze coś takiego. I to jest bardzo skuteczne. Naprawdę robi robotę, tylko bierzcie pod uwagę też, że warto mieć tych bocznych obrońców po prostu fizycznie dobrych, bo jak wam zostanie taki, nie wiem, jakiś Alba z Ronaldo, to Ronaldo go łokciem przestawi i będzie wszystko. Więc warto mieć taki Kolas Inaci na przykład na prawej stronie, Wan-Bissaka i to są dobrzy obrońcy, którzy będą tu funkcjonować. Można coś takiego zagrać, z tym, że wtedy trzeba się liczyć z tymi skrzydełkami, które nam uciekają. Gdyby ktoś nie miał tych skrzydeł, gdyby miał tu same CMF, grałbym coś takiego, ale że ma, to zostawiam na tych samych tych środkowych, niech oni sobie tam za nimi biegają. Szakę też zostawiam, bo tutaj nie mam za bardzo do kogo go przypisać i obydwóch CMF-ów przypisuję do naszych bocznych pomocników. Tak bym to zrobił, z tym, że ja nie gram też tą formacją, to trzeba zaznaczyć. Jeżeli na boisku byście widzieli, że macie luki w obronie, pozmieniajcie, spróbujcie wyłączyć mark settings, spróbujcie zmienić na kogo innego, ja też często tak robię, kurczę, patrzę, nagle wszyscy mi uciekają, co mam zrobić. To mówię, jakbym zrobił na przykład w tej formacji, ale z racji, że ja gram tą swoją i tu dokładnie wiem, co bym zrobił, o, no tak, bo ja mam tutaj pozapisywane i właśnie zaraz wam pokażę, dlaczego też tak się dzieje i czego warto unikać przy tym mark settings. No to w tym przypadku to jest akurat prosta sprawa. Tutaj przypisuję do jednego z CMF-ów, tutaj przypisuję do bocznego, środkowych przypisuję, a nawet niekoniecznie, to tutaj jak będziecie chcieli, zobaczcie, bo mówię, jeżeli na ataku będzie taki, nie wiem, Mbappé i Ronaldo, to przypisywanie nie zawsze się opłaca, bo po prostu będą wam uciekać za plecy i nic z tym nie zrobicie, będzie bardzo ciężko za nimi gonić, więc warto czasami po prostu zostawić ich. W sumie najważniejsze jest, żeby mieć tą pomoc przypisaną, tutaj akurat Torreiry nie mam, ale naprawdę to jest istotne, żeby ta pomoc się wracała po prostu. Macie więcej obrońców wtedy. I teraz tak, no to jest ustawienia takiej formacji. Jeszcze szybko sprawdzę, czy nie ma jakiegoś diamentu, bo to bym chciał wam pokazać na bazie. Tu raczej będzie 4-3-3. A jak nie będzie, no to już... Aha, to już sprawdzałem. To już trudno. Myślę, że rozumiecie mniej więcej zamysł. Oczywiście to trzeba samemu wypraktykować. To nie zadziała wam, znaczy możliwe, że wam zadziała z marszu, że traficie od razu, ale mi zajęło naprawdę długo, zresztą wiecie, na początku jak ja się męczyłem, żeby znaleźć swoją taktykę i swój sposób na granie w tą część, ale ja od momentu jak wtedy znalazłem, cały czas gram konsekwentnie tym samym, mimo że ostatnio te turnieje przegrywałem, uważam, że ta taktyka była dobra, to była tylko kwestia jakiegoś dnia, szczęścia, dyspozycji, to nie była kwestia... To ciekawe ustawienie jest. To nie była kwestia mojej taktyki. Tu mogę się też mylić oczywiście, ale wydaje mi się, że ona jest w porządku jak najbardziej. No patrzcie, no nie mogę znaleźć. Ale dobra, sprawdzę ostatnią drużynę, jak nie będzie, to wam powiem jeszcze o co mi chodzi. O, to jest ciekawe ustawienie. Dobra, tu myślę, że będzie dobra okazja. Ładujemy tą naszą formację.
Znaczy ja ładuję ten diament, bo zakładam, że większość z was gra diamentem. No jak gracie 4 czy 3, to będziecie musieli to sobie sami wypraktykować. No i w tej sytuacji z racji, że jest ten AMF, to tak jak mówiłem, jeżeli jest AMF albo SS, obowiązkowo DMF musi być do niego przypisany, to jest obowiązkowo. Jak widzicie, oni mają skrzydła, ale te skrzydła są trochę cofnięte. I tutaj już na przykład ja bym się zdecydował na zagranie, żeby ci... Tylko wiecie co, jak dacie na przykład coś takiego, to musicie się liczyć z tym często, że wasi środkowi obrońcy będą schodzili na boki, a boczni będą biegać za tymi środkowymi. Dzieje się taki miszmasz trochę, ale powiem wam, że on często działa u mnie na korzyść. Ale wiecie, ja też gram tak, że ja trochę specjalnie wprowadzam chaosu w moją grę, więc w ogóle można to zostawić, poprzypisywać, tylko widzicie, oni stoją obok siebie. Tutaj dasz na CMF, a bo DMF raczej nie będzie nigdzie biegał. I zagrać czymś takim. Jeżeli będą wam uciekać na przykład, albo zauważycie, że ci jego boczni pomocnicy w ogóle nie atakują, nie idą za bardzo do przodu, to możecie spokojnie się tych obrońców przypisać tutaj do środkowych napastników i to powinno być ok. I teraz tak, na co trzeba uważać? Jak widzicie, jak ładuję formację, to mam tam zapisane już przy jakiejś taktyce innej te mark settings. No a z racji, że tu jest inna u mojego przeciwnika, to dzieją się takie cuda, że widzicie, prawy obrońca nagle ma mi biec do tego i tak będzie na boisku, ten prawy wam będzie spierniczał do jakiegoś ich prawego napastnika, lewy będzie do środka schodził, to Reyra będzie chodził na lewo, ci będą tu wszyscy na prawo. Jeżeli tak się stanie, no to znaczy jeżeli te kreski tak będziecie mieli ustawione, to tak się będzie działo na boisku i na to trzeba cholernie uważać, bo to jest najprostszy sposób, żeby ominąć mark settings, jeżeli ktoś sobie nie radzi z tym, że u przeciwnika jest mark settings, bo to jest też kwestia na boisku, wiecie, taktyka to jedno, a granie na boisku to drugie, to naprawdę da się obejść, to najlepiej jest zmienić formację, dlatego ja na przykład mam ustawione dwie formacje. Mam tą i mam 4-3-3. Jeżeli ktoś widzę, że ma mark settings, mam ustawione 4-3-3 momentalnie i widzicie wtedy, że Pepe przeskakuje mi na prawą stronę, Aubameyang idzie na lewą, Lacazette do środka, Guendouzi z prawej schodzi do środka. I co to powoduje? Że jeżeli przeciwnik ma te mark settings ustawione dobrze, to mu się nagle wszystkie te tutaj rzeczy krzyżują i jego obrońcy latają jak dziki. Ja to wykorzystałem w finale, jak walczyłem z Arcem o Seul. Przegrywałem w dogrywce 2-1, na ostatnie 15 minut zmieniłem formację, czego on nie widział, tak mi się wydaje przynajmniej, bo tam w pauzie siedzieliśmy i ja po prostu nie miałem co robić, tak stwierdziłem, a spróbuję zmienić formację, bo widziałem, bo na boisku to się da poznać, jeżeli widzicie, że jeden obrońca u przeciwnika biegnie chamsko za waszym napastnikiem, który nie ma piłki, po prostu się jego trzyma, to znaczy, że ma mark settings ustawione. I zmieniłem tą formację i momentalnie nadrobiłem dwie bramki, wygrałem 3-2. Po prostu jego obrońcy zaczęli, po prostu cała jego drużyna zaczęła latać jak wariaty, dlatego mówię, trzeba z tym uważać, bo jeżeli ktoś, przeciwnik jest sprytny, będzie wam zmieniał te formacje, w Minecrabie w szczególności, jak mają różne formacje poustawiane. No i jeszcze są takie sytuacje na przykład, gdzie... właśnie, co warto robić? Ale to już w podstawach obrony wam pokażę, że czasami warto jest zapresować w ciemno, na przykład jak David Luiz stoi przy takim Ronaldo i ich AMF przeszedł waszą pomoc i atakuje, to warto jest się zmienić na kolanie, ale to jest już w trakcie, gdzie wam to pokażę przy poradniku z podstaw obrony, warto się zmienić na Kolasinacia i zbiec do tego Ronaldo, pokryć go i wcisnąć kwadrat, żeby David Luiz wyszedł do tego AMF-a, który nas atakuje. Wiecie o co chodzi? Żeby zamienić w ten sposób pozycję. Oczywiście ryzykujecie troszkę L1 trójkąt, ale po to schodzicie tym obrońcą, żeby być rozpędzonym i żeby zapobiec temu trójkątowi, a momentalnie ograniczacie też czas naszemu przeciwnikowi. Ale to wam pokażę już podczas gry. Jeżeli chodzi o mark settings, wydaje mi się, że to jest wszystko. To jest teraz tylko kwestia waszej praktyki. Jeżeli oczywiście wam się będzie źle grało, no to wyłączcie. To mówię, to nie jest metoda, która będzie powodować, że nagle wszystko będziecie wygrywać. No i ja wiem, bo po tym, że jak w zerowie zagrałem tym mark settings przeciwko ziomkowi, który wygrał ten turniej i który ze mną też wygrał, ale po prostu on mówi w trakcie gry do mnie, mówi, no stary, sorry, ale po prostu ty kryjesz tak, że mówi sorry, bo grał ciągle na swojej połowie, podawał tam bramkarzem i tak dalej, że on po prostu nie ma gdzie zagrać. I on faktycznie tracił często te piłki, bo ja wszystko mu zabierałem
No i szczęście mu tam sprzyjało, więc mnie czepnął, 3 razy konce wyprowadził i mnie rozwalił, ale uwierzcie mi, że da się z tego zrobić potężną broń, tylko to jest duża też kwestia tego, jak będziecie się poruszać obroną na boisku, czy będziecie to robić inteligentnie, czy będziecie latać na ślepo, bo wtedy jeżeli opuścicie gościa, który ma marka na przykład właśnie na skrzydłowego, jeżeli nim zejdziecie do środka albo coś, to ten skrzydłowy zostanie sam i dostanie się po prostu kontrę bolesną. Dobrze. Wydaje mi się, że może nie pokrótce, ale omówiłem wam ten mark settings. Jeżeli macie jakieś pytania, to pytajcie i myślę, że po prostu staram się po prostu na nie odpowiedzieć na poradniku z podstaw obrony, jeżeli o czymś zapomniałem. Ale wydaje mi się, że to jest wszystko. No i piszcie, jak wam się to sprawdza. Mam nadzieję, że wam to coś pomoże w grze. Widzimy się oczywiście teraz w niedzielę na GMS-ie. Zapraszam do Warszawy. Trzymajcie się. Hej, hej.